Cześć, czołem moi koni, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. To chyba jest 43 odcinek. Ostatnio troszkę zarobiliśmy i dorobiliśmy się tego oto pięknego malowania, mimo tego, że no finansowo jeszcze mnie na tym nie było stać, bo się wyczyściłem do zera, ale udało się nam złapać fajną traskę. Przyjemną traskę, na której zarobiliśmy przyjemne pieniążki. Więc grzechem byłoby jakby tematu dalej nie puścić. Gdzie ja teraz jestem? Bo nie wiem, czy jestem w Wenecji, jestem w Bolonii. I czy uda mi się jakąś fajną traskę z Bolonii zorganizować? Z tym, że mówię od razu, że już jest późno i ja nie chcę tych tras robić mega długich. Ale chciałbym coś nagrać. Myślę, że nagramy dwie takie krótsze traski, tak żebyście mieli odcinki na czwartek i na piątek, bo nie wiem, a raczej wiem, że nie będę po prostu teraz nagrywać odcinków za bardzo w środę, w czwartek, więc chciałbym coś nagrać. Czyli dwie krótsze traski, tak żeby jakiś content wrzucić, żeby coś się na kanale działo, a mimo wszystko myślę, że ta seria zawiera się fajnie przyjęła. Wiadomo, są lepsze, gorsze odcinki, ale jeszcze oglądacie. Aha, tylko minus jest, nie, zrobimy inaczej, słuchajcie, wiecie co? Ja przyjmę jakąś trasę stąd, to ma być szybko, nie będę jechał Bóg wie gdzie, wybierzemy coś z tego. Dobra, to zróbmy tak, to zróbmy dwie króciutkie. Trzeba sobie radzić. Podgląd nagrywki mam, więc będę mógł zaraz sobie... ten czas monitorować. To w tej chwili już myślę, że... zarobek najważniejszy nie jest, a ja słuchajcie, tak naprawdę zobaczcie, jestem na niebieskim, jeżeli chodzi o spanie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Więc ja tak naprawdę muszę szybko dojechać w miejsce wyznaczone mi przez tą trasę i próbować się przespać. Więc dwojga złego to może być naprawdę dobry pomysł. Teraz taka traska, potem jakaś taka na 200 km może. I jedziemy dalej, słuchajcie, i będziemy nagrywali kolejny odcinek. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Oczywiście troszkę się pośpieszymy. Mam nadzieję, że się obędzie bez mandatów, bo na tej trasie się zarobię 4000 euro, więc... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Więc każdy mandat, szczególnie taki za przekroczenie prędkości, będzie bardzo bolesny. Przygotuj się do skrętu w prawo. Teraz mam taki, słuchajcie, rozwalony tydzień, bo... poniedziałek pracuję, wtorek wolny, środę pracuję, czwartek pracuję, piątek wolny, sobota do pracy. Strasznie tak ciężko się przestawić na robotę w takim układzie, słuchajcie. No ale zaraz początek roku i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w tej szkole. Czy będą te lekcje, kiedy nam te szkoły zamkną, czy zamkną? Czy będą zamykać całe szkoły, czy tylko klasy, czy będą zasiłki opiekuńcze? No bo wiecie... wiecie, jaka była sytuacja, kochani.
zamykamy szkołę przy kilkudziesięciu przypadkach. Otwieramy przy 250, ogłaszając koniec pandemii, a teraz mamy dziennie kilkaset i to takie kilkaset pod 1000 i w sumie otwieramy wszystko albo część rzeczy. No, może być naprawdę źle, nie? Dobra, przyspieszamy, bo policja nas minęła. Oczywiście liczę, że będzie dobrze, że jakoś to się utrzyma, że... nie pierdyknie nam, bo wiecie, dziura budżetowa jest największa w historii Rzeczypospolitej, nie? Macie tego świadomość. Trzymaj się lewej strony. Przez 2 lata Polska została bardziej zadłużona niż przez tam kilkanaście lat Gierka. Także nie jest różowo. I najgorzej, że tak muszę zwalniać bezczelnie. Moja wina, sam sobie jestem winny. Nie patrzyłem w lusterka. A to się mówi, patrzcie w lusterka, motocykle są wszędzie. A tutaj nie tylko motocykle. Samochody też. Ciekawe, czy mi da mandat za taką prędkość. Chyba nie. Nie chcę już przyspieszać, bo wiecie, 5 km to może być taki margines błędu. Ale jak wyprzedzimy tą ciężarówkę i wjedziemy na prawy pas, to wtedy przyspieszymy. Albo teraz już. Dało się. To jest tak, kiedy zadzwoni policja, to jedyne co musi, to ją lekko wyprzedzić. Lekko, nawet nie wiem w co uderzyłem. W nią lekko wyprzedzić, delikatnie, powoli, przejechać przed nią i potem macie już idealną możliwość, żeby cisnąć ile fabryka dała. Dopada mnie zmęczenie, no okej. Okay. Tylko odwiozę ładunek i za chwilkę się położymy gdzieś. Tak mi słuchajcie, teraz tak pomyślałem, że może by już teraz wziąć ten kredyt, kupić garaż i kupić ciężarówkę jedną, bo by starczyło, żeby kasa się, że tak powiem, zgadzała, żeby nie leżało, żeby mój pracownik jak najszybciej zaczynał zarabiać i spłacać kredyt. Jest w tym jakaś logika, tylko właśnie nie wiem w jakim mieście chciałem mieć garaż i muszę to chyba jeszcze przetrawić. Tutaj mogę, ale nie chcę chyba mieć w Weronie. Niemcy byłyby lepsze.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Oddajmy modny naczek. I wyjedźmy stąd. No, takie małe pierdziszewki, ale chyba dzisiaj tak trzeba będzie zrobić, słuchajcie. Dzisiaj trzeba będzie wybrać takie, dzisiaj albo teraz, takie małe traski. Tu się chyba nie prześpię, jak nie kupiłem garażu, więc do serwisu. Do serwisu pojedźmy. Wybrano cel podróży. No naprawdę. O Boże. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, następnie skręć w lewo. Tak średnio dobrym pasem jadę. Skręć w lewo. Jedź prosto. A następnie skręć w prawo. Czy muszę to komentować? Naprawmy to już, naprawdę, bo to... Za chwilę będzie jeszcze gorzej. Pracownicy troszkę zarobili, to jest pozytyw. I jakąś taką trasę, słuchajcie, ze 200 km. Coś ładnego. Tej nie bardzo widzę. Możliwość, to była ta jedna trasa, 259, za 8 koła. Dobra, zawieźmy ziemniaki. Skręć w lewo. Matko, poczekajcie, to jeszcze jest, nie, inaczej. Jeszcze mam 50 jechać, to wyjdzie łącznie 300, to może jakąś taką. Z ogranicznikiem prędkości. 203 koparki. Bo chciałbym wiedzieć, co zrobić. Chciałbym pojechać na północ, w stronę Niemiec. Bo tam chciałem kupić garaż. Zróbmy tak. Długość trasy. Tutaj nie ma takich krótkich. Dobra. Zróbmy to. Nie mamy za bardzo wyjścia. W tą stronę pojedziemy. Do dzieła.
Mieliśmy jechać na północ, pojedziemy tutaj. Jedź prosto. Trudno się mówi. 250, czyli jakieś 15 minut jeszcze. Okej, do pół godzinki odcinka dojedziemy. Idealnie. Szczególnie, że już dzisiaj tych odcinków renderować nie będę. Tylko zrobię to jutro. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Oj, Volvo, pyk. Trudno. Już bym nie wyhamował. Ja was, chłopaki, z przyjemnością wyprzedzę, ale chciałbym mieć prostą drogę przed sobą. Z tą policją to było przegięcie. A i paliwko mi się kończy też, kurczaki. Ale paliwko to możemy zgarnąć sobie po drodze na jakiejś stacji. Ile mi zostało kilometrów? No jeszcze kilkaset. Przygotuj się do skrętu w lewo. Powiem wam, że takim ciągnikiem siodłowym, w grze oczywiście, bardzo źle się jeździ bez ładunku, naprawdę. I rzuca jak piłeczką kauczukową. Kolejna trasa za nami. O, Deutschland. Nie wiem, gdzie jednak jeść. W drogę. Jedziemy łapać jakąś stację mięsną. Osiemnaście, to i tak wyjdzie około 40 minut odcinek. Miał być krótki, a wyszła jak zwykle. Tak się kończy nagrywanie po nocy, po całym dniu, słuchajcie. Tak to się kończy.
Także chyba sobie naguję ten jeszcze jeden odcinek. Przygotuj się do skrętu w prawo. Może, może jakoś szybko usiądę w nocy. Skręć w prawo. Także siadanie, słuchajcie, o 23:35 do nagrywania FS-a i nagrywanie go już 20 minut, to sobie możecie godzinę policzyć, to nie jest dobry pomysł. Patrz, no jak zatrasował mi przejazd. A ja tu jadę. Jakoś wam powiem, że chyba te francuskie autostrady mi bardziej do gustu przypadły. Trzeba jest spać, słuchajcie, bo jutro wstaję. Jutro, dzisiaj, za 5 godzin. No to jest minus takiego granka, niestety. No nie ma czasu. Szczególnie jak się to robi wieczorami, to bardzo ciężko połączyć życie prywatne i zawodowe i jeszcze streamowanie. To nie jest prosta sprawa. Ale tam mieliśmy. Nie wa, przeliczam trasę. Ej, co jest? Chciałem, że tutaj podjadę, będzie Gites. No to trudno. Wyjechać stąd będzie, będzie trudno. Nie wiem, jak to teraz zrobić. No panie, przecież muszę stankować. To też zdecydowanie nie był dobry pomysł. Jak to zrobić teraz? Jak ja stąd wyjadę, to idę po browara. Kurde, jedna stacja wyznawą Shell. Co i ktoś śmiał rzec, że ja nie umiem jeździć w ETS-ie. To było magnifico. Buongiorno, bueno. Superancko to było zrobione. Tak, to jestem ja właśnie. Ja tak jeżdżę w ETS-ie, proszę. Pod prąd i tyłem. Tak, to ja robię. I jeszcze bez uszkodzeń.
Kurde, muszę po tego browara iść. Chociaż nie, dobra, to jak pójdę jutro. Ja tu muszę zobaczyć jeszcze rodziców. Decathlon to i Lidl się podjedzie, tam są często jakieś ponoć w miarę dobre, albo nawet dobre piwo niemieckie, także. Czyli tylko znowu wrócę do domu o 20. Świetnie. Trzymaj się lewej strony. Jezu, na dwóch kołach. Muszę się chyba potem w wikarze jeszcze raz umyć. A dopiero co wyszedłem spod prysznica. No ale chociaż czas szybko mija. Pomimo tego, że prędkość wcale nie jest taka najlepsza. Ale zdecydowanie myślę, że zakup tego garażu teraz i ciężarówki będzie dobrym pomysłem, ale to też mówię, chcę znaleźć miejsce, w którym ten garaż postawię, bo to ma znaczenie, gdzie jest. Czasem miło sobie zmienić, że tak powiem, otoczenie. A w Niemczech są też te podwójne ładne czepy, na których można ładnie zarobić. Prosto. Tutaj ładna jest ta kada w ogóle. Chyba pierwszy raz taką jadę w ETS-ie, bo tutaj jeszcze nie byłem. We Florencji. Ładna estakada, Florencja. Czyżby to oznaczało, że tutaj kupić garaż? W sumie jakieś ładne miasto. Słuchajcie. Jak jest ładna lokacja.
No nie, przyjedziemy, zobaczymy, obejrzymy sobie tą Florencję jeszcze. Następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Bo widzę, że miejsce na gegesz jest. Salon samochodowy jest, zabudowa. W sumie niska. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Tutaj wiecie, kredyt w ETS-ie to jest betka. Wiem, że Bastek na przykład tak robił, że wszystko bez kredytu, tak? No bo można. Dlaczego by nie? Tylko koszty tego kredytu są tutaj minimalne. Za 100 tysięcy chyba dopłacamy z 8 czy 7 tysięcy. To w ogóle nie ma o czym gadać, to za darmo. Normalnie wiecie, bierzecie kredyt gotówkowy, to macie drugie tyle, nie? Jesteś u celu. Tak, wiecie, ok, no ciężko będzie, bo znowu wejdziemy na kredyt, wiecie, 15 tysięcy. I wiadomo, że te pierwsze kilka odcinków będzie ciężkich, będzie grubych. Będę się wkurzał za uszkodzenia, będę się wkurzał za mandaty. Ale suma summarum naprawdę wyjdziemy na plus. A ta Florencja jest spoko. A co do Niemiec, to tak naprawdę przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić sobie potem taki garaż w Niemcowni. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Pozwolę, najpierw pojadę tam. Zjedź z ronda. Szukanie nowej trasy. Pytajnik sobie odhaczymy najpierw. Trzymaj się prawej strony. Obliczanie nowej trasy. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. W porządku, znajdziemy inną trasę. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. I kupmy ten garaż. Tylko jeszcze sprawdźmy dokładnie, ile on kosztuje. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Sto osiemdziesiąt tysięcy. Czyli kredycik, pyk.
Pożycz 100 tysięcy, pyk. Pożycz drugie 100 tysięcy, pyk. Kupujemy. Oczywiście, że chcę go kupić. Na 3 ciężarówki na razie. Więcej mi nie trzeba i tak na 3 ciężaróweczki mnie jeszcze nie stać. I na pewno na chwilę obecną ja w tej Florencji będę urzędował. Więc tak naprawdę zarządzaj garażami. Tu damy podróż. Mimo, że to jest nielogiczne, bo on tutaj już jest, ale ten podróż on się przyniesie tutaj. Tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. No, no, no. No nie. Zarządzaj ciężarówkami. A muszę ją przenieść tutaj. Jest przeniesiona. I teraz jak wejdę sobie w dialogów ciężarówek. To muszę wejść w tą ciężarówkę i kurde, kliknąłem trochę bez sensu, teraz nie wiem jak to się robiło. Zarządzanie ciężarówkami. Pyk. Usiądź za kółkiem. Szukanie dobra. Miejsce. Trochę pomyśli, trochę przemieli i załatwimy to. I teraz muszę kupić ciężarówkę. Na pewno muszę. Ile mogę pożyczyć? 100 tysięcy jeszcze. Dilerzy, ulepszenia ciężarówek, agencja pracy. Boże, jestem ślepy, że nie widzę bank. Dilerzy ciężarówek. Oczywiście idziemy na razie w grafika. Ach, mogę zrobić tak. A Dafika, jak chciałem Vivek'o. Wiecie, trzeba kupić najtańsze, nie? Do Warszawki. Tu jest 5 kierowców? Miałem go przynieść, a się nie przeniósł. No dobra, trudno. Nieważne, mamy 76 tysięcy, ale też mam świadomość, że będę chciał, wiadomo, zaraz się tym zająć. Jednak Warszawa, miałeś być tam. Nie ogarnię was czasem. Zatrudnij kierowcę. Oczywiście standardowo bierzemy jakąś panię, bo pani, o Jezu, jaki koleś, gajko, bo panie bardziej dbają. Czy Madison? Dbajmy Katarinę. Słuchajcie, i mamy w tej chwili gadkę 16 koła, no dobra. Ale mamy już też praktycznie kasę na nową ciężarówkę. Jak zaczniemy robić to znowu, zrobimy jakąś, teraz mam nadzieję, jakąś dobrze zyskowną traskę,
to będziemy wtedy bardzo, bardzo, bardzo zarobieni i szczęśliwi. Jakie 25 koła jakby weszło. Przeniesiemy się oczywiście do garażu we Florencji, bo tam chcieliśmy przebywać. Żeby nadzorować pracę kierowców, a dokładnie jednej kobiety naszej kierowcy. Ciekawe, czy im kierowcy ma damską odmianę. Ciekawe, ciekawe. I zobaczmy, jakie mamy tutaj trasy. Tak na przyszłość. No, w tej chwili jakoś nic bardzo zyskownego nie ma. A tak naprawdę wiecie, jak wejdę do gry jeszcze raz, to będą zupełnie inne traski. A ja, jak wiecie, będę musiał się szykować na północ, bo nadal chcę jechać do Niemiec. O, takie coś, patrzcie, 30 koła. O, ciekawe traski się znajdą, słuchajcie. Ale to już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam przepięknie za oglądanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, że jutro. Pa, pa! Dzień dobry!